Cześć wszystkim, jestem Magda i zapraszam Was na nieco inny odcinek, bowiem przedstawiam Wam tak, którego, o ile się nie mylę, jeszcze na polskim BookTubie nie ma, więc postanowiłam go wprowadzić i będzie to Makeup BookTag. Polega on na tym, że poszczególnym kosmetykom przypisujemy dane książki, więc zaczynamy. Baza pod podkład, czyli książka, która pozostawiła niesamowite wrażenie. W moim przypadku będzie to Bojowa pieśń Tygrysicy Amy L. Chua i jest to książka, którą przeczytałam ze względu na pozytywną recenzję Anity z Book Reviews. Jest to powieść, która przedstawia tak naprawdę styl życia rodzin, które pochodzą z Chin. Autorka mieszka w Ameryce, ale wychowuje swoje dzieci według tradycji chińskiej. Jest to pozycja, która pokazuje różnicę między wychowaniem dzieci w kulturze amerykańskiej, a wychowaniem dzieci w kulturze chińskiej. Jest to książka, która pokazuje, że wychowanie dzieci w tradycji chińskiej jest po prostu okrutne. Dlatego warto się z tą pozycją zapoznać i na mnie wywarła ona naprawdę niesamowite wrażenie. I jeszcze długo po jej przeczytaniu nie mogłam tak naprawdę dojść do siebie. Podkład, czyli Twoja ulubiona pierwsza książka z serii. W moim przypadku będą to Igrzyska Śmierci Suzanne Collins i jeśli oglądacie mnie na bieżąco, to na pewno już zauważyliście, że ja mam obsesję na punkcie tego cyklu. Po prostu jest to seria, która przekonała mnie do czytania, a tom pierwszy jest tak naprawdę moim ulubionym tomem. I chyba nie muszę mówić, na czym polega ta książka, ponieważ chyba każdy ją czytał, a nawet jeśli nie, to na pewno wie, o czym ona jest. Korektor, czyli bohater, którego chciałabyś się pozbyć. Tutaj naprawdę musiałam się zastanowić, ponieważ ostatnio czytałam dużo kiepskich książek z jeszcze gorszymi bohaterami, ale chyba wygrywa tutaj Drew z cyklu Inne Anioły Lily Sandcrow i chyba tak okropnej bohaterki jeszcze nigdy nie poznałam. Chyba w żadnej książce jeszcze dotychczas nie spotkałam gorszej bohaterki niż Drew. Jest to postać, która jest tak niezdecydowana, tak irytująca i wkurzająca i marudząca na swoje życie, że po prostu ja przeczytałam ten cykl do końca, ale męczyłam się z nim chyba przez 2 tygodnie i tak, nie dość, że książki mi się nie spodobały, to jeszcze musiałam przez 2 tygodnie męczyć się z bohaterką, która po prostu mnie tak irytowała, że czytanie tego cyklu nie było przyjemnością. Puder, czyli Twoja ulubiona, ostatnia książka z serii. W moim przypadku jest to Top Modelka tom trzeci, czyli Ucieczka, autorstwa Meg Cabot. I jest to trylogia, którą czytałam dobrych parę lat temu, aczkolwiek naprawdę mi się ona spodobała. Jest to historia zwykłej dziewczyny, która pod wpływem pewnego wypadku budzi się w ciele supermodelki. Tom trzeci podobał mi się najbardziej, ponieważ jest tutaj przedstawione, dlaczego doszło do tego wypadku, w jaki sposób bohaterka budzi się w ciele supermodelki i przyznaję, że takiego zakończenia naprawdę się nie spodziewałam. Krytka lub ołówek do brwi, czyli książka, którą każdy powinien przeczytać. W moim przypadku jest to powieść My dzieci z dworca zoo, Christine F. Christian? Christine? Nie z tym. Czytałam tę książkę chyba 3 lata temu, jednak do teraz jest to jedna z lepszych książek, które przeczytałam i które poruszają temat narkotyków. Mniej więcej chodzi tam o to, że bohaterka w bardzo młodym wieku sięga po narkotyki i bardzo szybko się od tego uzależnia. Jest to naprawdę książka, która mnie zszokowała. Tutaj autorka tak naprawdę nic nie owijała w bawełnę, nie dodawała żadnego cukru, po prostu jest to książka, która naprawdę może zszokować, ale przede wszystkim jest to przestroga, jest to świetna przestroga przed po prostu uzależnianiem się od narkotyków i każdy, czy to dziecko, nastolatek, czy dorosły, powinien się z tą książką zapoznać. Cienie do powiek, czyli książka, która ma okładkę w Twoim ulubionym kolorze.
Od zawsze moim ulubionym kolorem jest kolor różowy, aczkolwiek ostatnio trochę się to zmieniło, ale jednak powrócę do czasów mojego dzieciństwa i postawię na Awaken Meg Cabot. Jest to trzecia część trylogii Porzuceni i czytałam tę książkę po angielsku, ponieważ tylko dwa pierwsze tomy zostały wydane w Polsce i jest to książka idealna dla fanów mitologii greckiej. Przedstawia dziewczynę, która przeżyła śmierć kliniczną. Podczas właśnie tej śmierci budzi się w podziemiu i tam poznaje pewnego chłopaka. Aczkolwiek udaje jej się uciec, niestety w prawdziwym życiu chłopak zaczyna ją prześladować. Jest to książka, która naprawdę bardzo wciąga i pierwsze dwa tomy przeczytałam tak naprawdę w kilka godzin, a po część trzecią koniecznie musiałam sięgnąć i tak naprawdę jest to pierwsza książka, którą przeczytałam po angielsku. Eyeliner, czyli mroczna i tajemnicza książka. Tutaj postawię na dziewczynę z sąsiedztwa Jacka Ketchuma i to jest kolejna książka, którą przeczytałam ze względu na pozytywną recenzję Anity. Pozdrawiam przy okazji Anitę i najpierw obejrzałam tak naprawdę film, ponieważ powstały dwa filmy. Jeden to Dziewczyna z sąsiedztwa, a drugi to Amerykańska zbrodnia. I może nie jest to jakaś książka, która posiada jakieś tajemnice, aczkolwiek jest to jedna z tych książek, która jest naprawdę mroczna, która zapisuje się w pamięci, ponieważ tak naprawdę jest oparta na faktach. Przedstawia historię dziewczyny, która tak naprawdę została zakatowana na śmierć przez kobietę, która wszystkim wydawała się po prostu zwykłą panią z sąsiedztwa, która wychowuje swoje dzieci. I jest to książka, która naprawdę wryła mi się w pamięć, ponieważ pokazała, że ludzie potrafią być naprawdę okrutni. Jest to powieść, która posiada naprawdę mroczny i tajemniczy klimat, więc ze spokojem mogłam ją dopasować do tej kategorii. Tuż do rzęs, czyli bardzo długa książka. W moim przypadku najdłuższą książką, jaką przeczytałam, jest chyba Zakon Feniksa J.K. Rowling. Jest to piąta część cyklu Harry'ego Pottera. I chyba nie muszę mówić, o czym jest ta książka, ponieważ chyba jeszcze nie spotkałam żadnego książkoholika, który nie przeczytałby tego cyklu. Róż do policzków, czyli książka, która ma taki zawstydzający, nieprzyjemny romans. I na pewno mogłabym do tej kategorii zaliczyć 50 twarzy Greya i wszystkie tego typu książki, ale nie przeczytałam 50 twarzy Greya i nie przeczytałam żadnej tego typu książki, ponieważ, nie wiem, jakoś te książki do mnie nie przemawiają i nawet nie chcę sięgać po te książki, żeby przekonać się, dlaczego ludzie tak bardzo ich nienawidzą. Aczkolwiek do tej kategorii zaliczyłam Dziewczyny Ameryki, tom drugi, czyli Pierwszy krok Meg Cabot. I jest to książka, która jest skierowana głównie dla dzieci czy młodzieży, tak w wieku do 15 lat. Ja ją przeczytałam chyba, kiedy miałam 12, 13, 14 lat. Jest to książka, która przedstawia historię dziewczyny, która ocaliła prezydenta albo syna prezydenta, już nawet nie pamiętam. Mniej więcej chodzi o to, że bohaterka zakochała się w synu prezydenta i tom drugi polega na tym, że po prostu bohaterka chce się z nim przespać i tak. Tego typu tematy nie powinny być kierowane dla dzieci. Szczególnie w jaki sposób zostało to napisane w tej książce. Rozświetlacz, czyli książka, która rozświetliła twój dzień. W moim przypadku są to Dziewczyny z Hex Hall, Rachel Hawkins. Czytałam tę książkę jakoś pół roku temu, ale do teraz pamiętam ją bardzo dobrze, ponieważ jest to jedna z książek, które po prostu mnie tak rozśmieszyły, że po prostu musiałam przeczytać cały cykl od razu oraz spin-off, który również wyszedł. Ale niestety w Polsce również zostały wydane tylko dwa tomy, więc zarówno trzeci tom, jak i spin-off przeczytałam po angielsku. Przy tej książce po prostu tak się uśmiałam, bohaterowie tak przypadli mi do gustu, ponieważ byli sarkastyczni, umieli mnie rozbawić, a przy okazji po prostu zyskali moją sympatię.
Ale jedyny minus to okładki. Mi osobiście naprawdę okładki się nie podobają. Zresztą sami zobaczcie, jak piękne, zagraniczne okładki istnieją. Mogli wydać jakiekolwiek, ale te polskie po prostu, nie wiem, mi nie przypadły do gustu. Wiem, nie powinno oceniać się książki podług okładki, ale po prostu te okładki nie są złe, ale zdecydowanie istnieją ładniejsze. Szminka, czyli twój ulubiony książkowy pocałunek. Tutaj miałam dość trudny wybór, ponieważ zazwyczaj pocałunki w książkach są opisane w taki uroczy sposób, że po prostu każdy pocałunek jest moim ulubionym. Ale zdecydowanie wybrałam pocałunek Sky i Holdera z książki Hopeless, Colleen Hoover. Chodzi mi o ich pierwszy pocałunek i w jaki sposób zostało to opisane. Po prostu tak przypadło mi do gustu, że po prostu ja się rozpływałam, czytając opis tego pocałunku. Ponieważ chodziło o to, że Sky tak bardzo chciała pocałować Holdera, a on chciał zachować ten pocałunek właśnie na później i to jego przedłużanie i usilne próby Sky pocałowania Holdera po prostu tak przypadły mi do gustu, że ten fragment czytałam kilka razy, bo naprawdę, on przypadł mi po prostu, to jest jeden z ulubionych fragmentów tej książki. Nominuję również innych booktuberów do zrobienia tego tagu na swoich kanałach, a przede wszystkim Anitę z Book Reviews, Martę z Marta Oukis oraz Kat Vloguje. Mam nadzieję, że nie zlecicie się do tego, że jestem dopiero początkującą booktuberką, ponieważ naprawdę chciałabym zobaczyć ten tag na waszych kanałach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!